Siemanko ziomeczki, ja jestem Krypson i to was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale z Minecrafta z Mr. Coolem. Hejo! I dzisiaj koło fortuny będzie nam wskazywało, z jakich bloków mamy budować. Tak, jeżeli chcecie takie challenge, jeżeli seja z kołem fortuny, jeżeli chcecie, żeby to była w ogóle nowa seja, to zostawcie łapkę w górę. Dokładnie tak, zostawcie dużo łapeczek w górę, zasubskrybujcie kanał, możecie zostać wspierającym, lista jest na ekranie. No i co, przechodzimy może do losowania. Okej, okay, także mamy nasze koło. Przechodzimy do losowania. Słuchajcie, opcje, ojoj, niektóre są fajne, niektóre niefajne. Ale zobaczymy, niech los zadecyduje. Także zostawcie co? Łapeczkę w górę i co, klikam, zobaczymy co się wylosuje. Oby nie tylko dirt, albo tylko kamień, ojej, spoko. To jest jedna z najfajniejszych opcji, możesz używać tutaj stone bricków, no i tych w ogóle takich różnych kamiennych. Dobra, teraz kolej Mr. Coola, klikaj. Ja powiem wam, że ja zawsze mam pecha. Możecie też znaleźć w komentarzu, jak myślicie, co wylosuje. To będzie złe, czy to będzie uwaga. Dobre? Ja myślę, że to będzie złe i to pewnie... Jezus... Nie, Dioid przeleciał. Tylko dekoracje, to też jest w sumie spoko. Spoko opcja. No, do zrobienia, ale będzie ciężko. Dobrze, także widzimy się już w Lecimy Minecrafcie. Do budowania. Okej, także losowanie za nami. No, ja chciałem powiedzieć, że dziękujemy bardzo wspierającym. Tak. I... Kurczę, będzie ciężko. Ale dowiedziałeś od Krypsa, że tu nie musi być koniecznie dom, więc mam już pomysł. Rozumiem, że masz pomysł. Ja, jak wiecie, wylosowałem bloki dekoracyjne, jak przed chwilą widzieliście. I powiem wam, co jest fajne. Że mam na przykład stone bricki. O. Z tymi silverfishami ukrytymi. A, no tak. No mam liście. Faktycznie, faktycznie. Mam liście, mam grzyby. Mam nawet ziemię, dwa rodzaje. Ja mam wszystko, co jest związane ze stone'em, także... Ty, może... bety, bo ty zaraz tam zaczniesz używać jakichś... To... Nie, może zacznijmy budować. Ja najpierw wybiorę sobie paletę, ale myślę, że będzie... Myślę, że fajna rzecz z tego powstanie. Mhm. I mam jeszcze roślinki. Też jest w ogóle... Cobblestone to jest stone po części, tylko... No, ma chyba stone w nazwie. No, to... no chociaż sandstone to z drugiej strony nie jest stone, ale... Ale go nie używasz. Go nie używam, broń Boże, nie. W żadnym wypadku... Nie mam zamiaru używać niedozwolonych bloków, mam zamiar budować tylko to, z czego mogę używać. A co chcesz w ogóle budować? Jakiś pomnik, krypson? Nie, za takie malutkie ruinki sobie chcę zbudować. O, no proszę bardzo, co za zbieżność, co za przypadek. Ty, ja fajnie, że mogę sobie jeszcze na zwykłego dita to przebrać, jak będę na to bloki stawiał. Pokczam. O ty. Oszukista. Mam nadzieję, że nie... O nie! Ten blok jest niższy. O nie, jak to się stało? Dobra, w sumie jest. Dobra, ogólnie możecie w komentarzu napisać, co jak myśleliście, jakie były wasze trafy, to już wcześniej było, ale również możecie napisać... Dlaczego Mr. Cool ma gorzej? Dlaczego Mr. Cool jak zwykle przegrywa w pojedynkach? Co? Czemu ja to powiedziałem? Przecież tak naprawdę nie wiadomo, kto wygra jeszcze. To od was zależy. Ja jestem, macie rację, jestem głosujcie tak, na jedynkę. Jestem tak pewny, że to wygram, kappa, że aż powiem wam, żebyście zostawili... No, ja zapomniałem, że mam stone'a. W sensie z ukrytym tam w środku silverfishem. Oczywiście, no przecież nie inaczej, no. Mielibyśmy... To. Tak. Jezu, jak ja to mogę pójść full w teren. Boże święty. Ty, ja w zasadzie mam lepiej niż ty, Krypson. No wiadomo. A niby ma tak źle. Oszukista. Fajta, moi ziomale, kochani. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Okej, okej. Liczymy, że efekty będą lepsze. Niż ostatnim razem? Niż moje. A. Ja mam jeszcze cobblestone zainfekowanego? No oczywiście, że mam cobblestone. Ja w zasadzie mam całą twoją palę. Plus jakieś tam jeszcze inne ciekawe rzeczy. Dobra. Okej. Czytałbyś jakieś inne bloki, no ale cóż, jesteśmy tym razem ograniczeni dosyć mocno, bym powiedział. Nie, Krypson, nie. Wyobraźnia jest jedynym ograniczeniem. Nieprawda. Nie w tym przypadku. Albo paleta, bo nie chciałby przegrać challenge'u, także no... Tak, ogólnie mamy na to jakieś 5 minut. standardowo. Myślę, że wyrobimy się bez problemu. Ja myślę, że mogą być... Dobra, najwyżej nie zdążysz, tak? Nie będzie już więcej dodatkowego czasu jak zwykle. Skończyły się pieniądze z wybryków finansowych. Pora się wziąć do normalnej roboty. Z przekrętów, sorry. Szkoda, że nie mam wody.
Szkoda, ale szkoda, mi przykro. Ale mamy slajma, to też może być fajne. Ale mi przykro. Zamiast wody możemy użyć slajma, to by było mocne. Kurde, bardzo fajnie, że wybudowałeś się koło mnie, jak chciałem tutaj iść w tą stronę. Super, dzięki. Pójdziesz w drugą. Nie, pójdę w tą. Zmiażdżysz mnie. No, oczywiście. Oczywiście, że tak będzie. Jak w ogóle tak można? W ogóle będę musiał znaleźć jakiś ciekawy powód do dyskwalifikacji cię. To aż czujesz, że jestem aż taki mocny? Tak, dzisiaj wyjątkowo. Czuję, że zagrażasz mojemu... Twojej opinii. Tak, mojemu panowaniu pod względem króla budowniczych na kanale dwuosobowym. Na kanale Crypto Mystery Cool. No, tak. Ja bym się obawiał. Dzisiaj wyjątkowo się ciebie boję. Dobra, robimy jakieś ruiny. Ja myślę, że się do wieży ograniczę. Wow, ty to Crypto nie... Wow. Ja tutaj się nie pierdolę. Okej, okay, dobrze. W takim razie... Nasz montażysta się tym zajmie, nie przejmujcie się. Okej. Nic nie było. Cięcie było spowodowane tym, że musiałem... Wysmarkać nos, oczywiście. Co mogę jeszcze powiedzieć ci? Tutaj coś... Ty już nic nie mów. Tak, ty już nic nie mów. Ty, bo ja mam jeszcze... Płotki stone'owe. Andezytowe no. Na przykład. Ty to kozak jesteś. Cieszymy się, że się skapnąłeś. No. A jak? Teraz widzi nam pato odcinek z tego. Ale dobra. Lecimy. Tutaj sobie zrobimy niższą warstwę. I będzie tutaj masno. Jezus. Odcinek to jest kpina. Dla sponsorów powinno być. Dla sponsorów powinno być, wiesz, niecenzurowane odcinki. Dobra, studnia już prawie skończona. Ponieważ nie mamy wody, to możemy tutaj zniszczyć i będzie studnia bez dna. No, chciałoby się slajma wylać. Nie chciałoby się, slajmy są. Overrated. A jak? Dobrze. Tutaj sobie damy trochę liści, tu damy trawę. Ja myślę, Krypto, że powinieneś to tak w modę uciec z tym. Tak? Też tak myślę. Że to byłby spoko pomysł. Żartowałem, to głupi pomysł. Tak jak... Powiedzieć, że swój wizerunek... Tak jak nasz kanał. Oj. Oj. Nie to miałeś powiedzieć. A co miałem powiedzieć? Nie wiem. Ważne. Bo ja tu tą wieżę jakoś tak robię, nigdy jeszcze takiej wieży nie robiłem, to mój pierwszy raz. To jest twój pierwszy raz, rozumiem. Okej. Aha. Jakieś takie elementy właśnie powinny być... Humorystyczne trzeba dodać. Nie w tym kierunku dzisiaj idziemy. Dzisiaj idziemy w kierunku ruin. Czy drewno zali... o Boże święty, dobrze. Co? Coś powiedziałem nie tak? Nic, wszystko jest fajne. Dobra. Mamy coś takiego. Mamy tutaj takie ruiny. Czy kostka moczna nie zalicza się jako blok, więc mogę jej użyć? Nie możesz. No to spadaj. No nie ma tak dobrze. No ale no... Żeby na miniaturkę ładniej było. To zrobisz to... Okej, jak już przegram z tobą. Okej, dobra. Co tu jeszcze możemy zrobić? Mamy trochę jeszcze innych bloków, to może starajmy się je wmieszać. Dobra, trochę ród. O stary, widzę, że szalejesz. No właśnie... To jest jakiś blok taki drewniany. Coś zrobiłbym... O, w sumie zrobimy tutaj ścieżkę. Kamienną. Cyk. Z tego sobie zrobimy, o, bo to będzie wyglądać że zawsze, fajnie. Że zawsze ktoś z naszego kanału będzie zwycięzcą. No. Zawsze. Dobra. Pamiętajcie, to jest dobra zabawa. Tak, bo liczy się tylko dobra zabawa. Z nutką rywalizacji. Z pikantną nutką rywalizacji.
Tak, jak ja lubię tą pikanterię w naszych zawodach. Zawodach. Myślę, że w zawodach, że... Paraolimpiadzie naszej. Myślę, że w zawodach, że te domki są naszym zawodem, czy... Że za... Ale ty dzisiaj zabawny. Zawsze. Jak nigdy. Jak nigdy. Dobra, tu sobie zrobimy. Chciałem takie... powiedzieć, że my już zaczynamy sobie w przyszłym tygodniu feje. Tak, będzie więcej od... Nie powiedział nikt nigdy. Będzie więcej live'ów. O, live'ów, tak. Zdecydowanie, bo robimy przez to, że nie mamy czasu, nie dlatego, że nam się nie chce. Nie dlatego, że jest dużo nauki w szkole. Oczywiście. Dobra, patrzcie, to są ruiny średniowiecznego zamczyska. Ale zamczysko. Ty, a stone bricki teoretycznie się robi ze stone'a. A co ty możesz robić stone bricków przecież? No jak? No, a co ty to wcześniej nie używałeś ich? No, starałem się ograniczać. To mogłeś ich, jak je... Chciałeś. No, a to patrz, jaki teraz kozak. Kozak w Minecraft. 1, 2, 3, dobra, kończymy powoli, stary. No, daj chwilę. I... 2 minuty. Dajmy sobie 2 minuty, co ty na to? Uważam, że to głupi. Dobrze, to dajmy 30 sekund. Nie. Aczkolwiek przyjmę z chęcią te 2 minuty z pokorą. Z pokorą nawet. Elegancko w takim razie. Tutaj sobie dajmy jakieś takie rozpadające się części. O. O, w ten sposób, żeby to jakoś tak tam ciekawiej wyglądało. Tu można w sumie... w ten sposób zrobić. O, i dzięki temu otrzymamy taki całkiem ciekawy efekt. Wizualny. Nie, manualny. Cyk. Okej. I tutaj jeszcze sobie podawajmy. O, to jest to, czego potrzebowała nasza budowla. Proszę państwa. To 2 metry. Nie wiem, czemu to powiedziałem, przepraszam. Dobra, i dzięki temu to wygląda już tak ciekawiej troszkę. I tu o. I tu w ten deseń. Okej, i dzięki temu wyszły nam takie ciekawe dosyć ruiny. Jeszcze tu ewentualnie możemy sobie dorobić kraty, żeby się nie dało wejść do środka. Kraty zrobimy sobie. Kraty zawsze spoko. Tego. Bo oczywiście zwykłych nie możemy użyć. Jak, przepraszam bardzo, jakie kraty? A, dobra, już wiem. Ja na przykład mogę użyć krat, nie zawaham się. Dobra, tutaj sobie dajmy. Super, świetnie, że mi to mówisz. Dobra. Okej, i tutaj jeszcze możemy dać sobie jakieś... Jeszcze jakaś minutka i będziemy kończyć, co? No, nawet 30 sekund w porywach czasu. Nie bądźmy tacy radykalni. Nie bądźmy radykalni. Okej. Dobrze. Ja nawet jestem w stanie ci dać 45 sekund na dokończenie twojej genialnej, zmiatającej skład pracy. O, tak. W sumie może być. Nie wiem. No tak to bez przekonania powiedziałeś. No bo nie jestem przekonany. Wow. Dlatego powiedziałem bez przekonania. Już wszystko jasne. Dobra, chyba pora kończyć. 40 sekund. No już zostało ci 30. 20. Nie, no tak szybko czas chyba nie leci. No leci. U nas dobra, w programie no. Leci tak szybko. No. A dzisiaj w programie... Crimson i Mr. Cool. Pokażemy wam, jak zbudować... coś z niczego. Tak. Okej, okay, takie okno w sumie będzie spoko, żeby to niby było, wiecie. Ale zawalone to jest. To jest zawalone. No tu wszystko jest zawalone. Pan to jest ten, to dobrze. Okej. Okay. Ta trawa się wygenerowała naturalnie. Ja myślę, że powinien się usunąć. No ale... Co ja mogę zrobić? Co mam robić? Co mam robić? Nie wiem. Dobrze, już, koniec, proszę odłożyć. Proszę, już. Pokaż, co tu masz zbudowanego.
Wieża, kozak wieża. Nigdy nie będę wieża. No. Co mogę powiedzieć ci? Tak, jest jakaś wieża. Widać przynajmniej, że wieża, powiem ci na tyle. O, jest dobrze. Myślę, że są ludzie, którzy by gorzej ją zbudowali. Tak, zdecydowanie. Mamy tu jakąś ścieżkę z bardzo ciekawym użyciem szalkerów. Mamy tu również prześwitujące bloki. Może to będzie tak jak taki młyn wygląda, coś pa, odtąd. O, tu gdzie ja stoję. Czekaj, stoję tak, żeby wiesz. No, zasłania, faktycznie to dobrze wygląda. No. Czar prysnął trochę. Ciekawe zastosowanie beczek. Dosyć fajny dach zrobiony. Tu mamy wodę, jakieś siki osła płynące. Co? Nic. Miał dużo więcej czasu, bo tu udało się tyle rzeczy zrobić. Wiesz, bo jednak powiem wam, że to jednak jest bardzo, bardzo, bardzo bogate. W sensie paleta. Wow! Gibson. Co? Co ty robisz? Ja nic. Broń Boże, teraz zaciągnę cię do mnie. Nie, nie, nie. Ja nie chcę do ciebie. I patrz, to są jakieś ruiny. Czekaj. Co ty jeszcze tu robisz? Chodź, tchono tu. Na miniaturkę było ładnie. Tam to powiedziałeś, Krypson. Na miniaturkę nie będzie twojego. No dobrze, sam się zmusiłeś. Mamy tutaj ruiny. Tutaj mamy jakieś takie rzeczy poukładane przy tym. A, bo ja tu jeszcze nie skończyłem tego mojego Dobra. No i mamy tutaj wejście, które jest zablokowane, ponieważ wiecie, młodzież by tam się zbierała na libacjach itp. Ale ja... super Krypson, naprawdę. No, musiałem jakieś wytłumaczenie znaleźć. Ale fajna, nie. Jest studnia bez dna. Idealna, żeby popełnić samobójstwo. O, wyleciał. Potem jak ten... No, jak Feniks z popiołu. No i fajne tutaj takie palety. Chociaż wiesz co, Krypson, powiem ci tak. Lepiej by one wyglądały gdzieś na przykład tutaj od... Pa. Lepiej by wyglądały gdzieś na przykład od tego tutaj użył. A wiesz, kiedyś lepiej wyglądały? Byś od tej, na przykład od tego użył. No dobra, bo tu miniaturka będzie. A ty, to z czego to było? Dobra. Dobra, także dzięki za oglądanie. To już koniec? To wygląda jakaś kopalnia złota, bo ty no, złota. To jest opuszczalna kopalnia złota. I fajna struktura, to wygląda jak jakieś, jak te u nas, takie jak jakieś, że za tym są glinianki, jak jakieś wyrobisko. Dzięki. Nie no, kozackie. Nie, tak naprawdę, teraz już taki real talk. No, to średnie. Nie no, fajne. Dzięki. Naprawdę, dzięki. Naprawdę ci wyszło, może nie tak kozak jak mi. No dobra, no, ale starałem się, okej? Okay? Nie no, bardzo ładnie, Krypson. Dziękuję. Twoje też niczego sobie. W ogóle myślę, że poradziliśmy sobie w miarę. Jesteśmy zajebiści. Więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę. Widzicie, jak one źle na nas działają. Tak, dokładnie. Zostawcie łapęcję w górę. Napiszcie komentarz, tak, chcemy więcej, jeżeli doszliście do tego momentu. Tak. Zostawcie łapkę w górę. Suba na kanale. Pierdolnijcie subskrypcję. Oj, w ogóle nie powiedzieliśmy o Instagramie. Zapraszamy na Instagrama. Mam Instagrama. Tak, dokładnie. Zapraszam bardzo serdecznie. Drugi link w opisie. Do zobaczenia, cześć i papa. Elo, widzimy się już niedługo, mam nadzieję. Papa. Bye.